Siemaneczko, wszyscy, dla wszystkich oglądających. Panowie, jest godzina 13, gołębie zostały nakarmione, napojone. Otwieramy je na rozruch. Szykuję je na lot Bruksela. 90 starych. Jest ogólnie stówka prawie starych. Po wczorajszym locie brakuje mi 4 sztuki. Dzisiaj nic nie doleciało. Panowie. Szykuję je na 12-13 lot. Będą, to już wiecie, o tym gołębie będą zaspinkowane. 39 km stare. Przy znaku Elbląg 39, nie wiem ile tam jest w linii prostej. A pierzaki 20 km. 19 z groszami linia prosta. Będzie pierzaków jest 60, będzie 50 zaspinkowanych. Starych będzie 90 zaspinkowanych. Bo jest ich ogólnie 160 niecałe. 159 chyba. Jeszcze coś zgubimy. Dobra. Gonimy je, trenujemy. Trenujemy je na lot Bruksela. Tak wyglądają, panowie. Jazda z nimi. Zaraz zobaczymy, jak to pracuje na niebie. Czy się na... ogólnie się ustalają na lot. Ale jeszcze pogoda jest taka nieciekawa. Dzisiaj idą wszystkie razem. Dobra. Hop. Panowie, wygonię je. Jest godzina 13. Dzisiaj będą latały bez szmatki. Hop! Jazda! Hop! Dobra, pauzujemy. Jestem, panowie, była za 10 pierwsza. Pomyliłem się. Szykuję na lot Bruksela. Dzisiaj dostaną w dupę z 10 minut. A zobaczcie ich ruchy. Tu zaraz się złapią z tymi. Nic nie siedzi. Flaga tylko będzie 10 minut. 4 minuty są w powietrzu. Jest za 5 pierwsza. Puszczone były za 10. Złapały się pięknie. Oby zgonione na 2 razy. Tu gdzieś pracują. Pogoda nie jest za ciekawa, bo jest wiatr lekki. Jest wiatr. Czekajcie, do domu muszę wziąć coś do domu. Budapeszt już widzę 4-5 tak wysoko, że ja je ledwo widzę. Jest murzyna 159. Przygotowuję go na spinki 90 i 50. To jest 140. Część tam odrzucę gołąbków, ale część jeszcze mogę zgubić, bo będą loty jeszcze, treningi, to wiecie sami jak to. Dzisiaj nic nie przyszło, jest wiatr jest silny. Wiatr mają na ogon jakby wypuszczane. Czekajcie tam pauzę. Panowie, po co mogłem iść do domu? Po fajki, po nic więcej. Dzisiaj się idę na fladze. Dzisiaj bez wysiłku. Po wczorajszym locie. Delikatnie niech pochodzą. Ale dają dobrze. Bardzo szybko.
zbliżę je troszkę, zobaczycie jak one dają. Za blisko. Przybliżona dwójce. Piętnaście minut flaga stoi. Start. Zobacz jaki mocny wiatr. Na przybliżeniu. Są w formie. Aż wyrzucają ten dół. O, ciek płacają. Ciach, 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 ciach. Zdrowie jest, panowie, i siła. Zdrowie i siła w nich. Liczę się z tym, z tą Brukselą na 39 starego, panowie, że nie przyjdzie część gołębi, ale niech zostaną po ludziach. Mocny wróci. I już nie będą lotowane, tylko będą lotowane tutaj koło komina do 10 km do grudnia. Który przyjdzie, dostanie u mnie spinkę. I po locie nie będą do sprzedania gołębie. Będzie, kto będzie chciał, może przyjechać 12-13, ale jeszcze określę się przed lotem. Dokładny dzień. To będzie sobota albo niedziela. Coś się rozrywają. Coś się rozrywają. To mocne. Zrobimy im teraz lot w krótką trasę, ale nie chce mi się tego łapać, panowie. Ciężko jest łapać. Zobaczymy, czy coś na gołębniku jest, bo byłem w domu po fajki. Tam widzę jeden Budapeszt miedziany, ale on słaby był. Dopiero go wczoraj parę... O, jest! Widzicie? Jest jakiś tutaj śpioszek. Wypadł! Hop! Wyjeżdżaj stąd! Wyjeżdżaj! Leniu! Wyjeżdżaj! Hop! Hop! Poszedł czy nie? Poszedł. Czy nie poszedł? Ale zobaczymy. Poszedł. No tu jest. A tutaj coś jest? Tutaj się nie mogą schować. Nie ma nic. Dają dobrze. Wczoraj Przemek 17 złapał, czyli ślot przyszedł. Miał 30 na budzie, że miał zaciąg, żeby wszystko zamknął. Wiem czyje to. Tam kiedyś puszczałem u niego na garażu, co policja wzywał. Takie mocne. 50 zgubił ponoć. Pewnie płacze dzisiaj. Tak, kolego, jak oglądasz, to i tak szykuj się tam, niedługo będę też u ciebie. Będę.
miesiącu już jeszcze nie będą u ciebie. Wyrobię je mocno. Bolek tam mi napisał komentarz, że też zacznie trenować. Życzę mu powodzenia. A się rozrywają, ciach. Czy to jest na przybliżeniu chyba cały czas? Tak, na przybliżeniu. No tak to one chodzą. Tak chodzą, bez przybliżenia. Miałem jasno wystawione Budapeszt na Oliksie, usunąłem już to ogłoszenie. Tam gościu mnie się pytał, czy ganiane. Tak, kolego zapieprzają, zobacz. Po dachach, zobacz. O, tam są jasne. Te jasne to są do sprzedania, to są zamknięte, bo żeby nic nie zgubić. Chwila, moment i rozgonione. Zobacz, nie ma żadnego... Tak, tak siedzą na dachach. O, tak siedzą na dachach. A hala duża, to mogą tu odpoczywać. One tu odpoczywają. Które nie chce u mnie latać, to idzie. Albo dla psa, albo w kilometry. Sprzedasz gówno i później dzwonią, że gówno sprzedałeś. To lepiej w ogóle nie sprzedać. A sprzedać dobrego i trzeba zapłacić. No i są gotowe panowie. Widzę po ich ruchach. Tylko murzyn leci, nic więcej. Bo jak nie wróci, to coś musi mi zostać do ganiania. Tu mam jeszcze może 10 Budapesztu do sprzedania z tego lotu. Czaposzek ktoś zamówił, ale później do niego zadzwonię. Tam dużo gębi. Zaraz wystawię też trochę na Oliksa z tamtych. Już wjeżdżają w dach. Tu Budapeszt puszczony pierwszy raz. Drugi raz leci Budapeszt. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Co? Słychać ich pracę, panowie. A wypadają te słabsze. Dobra, zjaram. O, ale co to się tak przewinęły? Kołka zrobiły. Aż fikołka zrobiły. Aż fikołka zrobiły. Ile chodzą? 15-17 minut. Potrzymamy je do 25 minut i niech się dają. Pół godziny im starczy. Nie będę ich dojeżdżał. Niech odpoczywają. Pół godziny im wystarczy. Do kolegi dzwoniłem, co dostał murzyny. 10 sztuk, 4 siwe. Pod Łomżę. Mówił, że coś mają w głowie, bo dał im jeść i wody, to nawet nie chciały zejść. Nie chciały zejść do żarcia ani do wody. Wszystko u góry siedzi. Dał nam sadny gołębik. Bardzo dobrze zrobił, bo to świeże gołębie. Kazałem mu najgorszego, który mu się nie podoba, wypuścić. Nie zobaczy, jak to pracuje. A on mnie ogląda, to napisze może komentarz. Ale jak oglądasz, to napisz. Na temat tych murzynów, co 10 wziąłeś. Nie zapłaciłeś tanio, dostałeś towar bardzo dobry. Mogę to poświadczyć tutaj na filmie. To muszą pokazać. A, te gołębie, co wczoraj wysłałem panowie. Ponad 20 murzynów, pierzaków. Tak jakbym ich wczoraj nie wysłał, to by poszły na ten lot. Nic nie było, tylko jeden został gołąb. Zostanie 2-4 gołębie może, nie będę lotował. A i ten z nóżką, co jest tam, złamaną był, to już jest w gołębiach. Też był wczoraj na locie, nie wiem, czy on wrócił, może on też nie wrócił. Bo dwa dni dopiero latał. A ten, co ma nóżkę siwy, to też go jutro, dzisiaj go już wypuszczę na gołębi, bo już zagoiło mu się. Kuleje, palec mu jeden odpadł.
obrączka mu po prostu przycisnęła nogę. Drapieżnik jakiś go trafił. Też dobry gąs, z 2000 roku. Z 2020 roku, przepraszam. Na czarnej obrączce. Znowu się podniosły. Przytrzymam wędkę do 15 po. Pogoda była ładna, teraz się zrobiło chmurno. Wiatr jest. Ale ciepło, panowie. Dzisiaj znowu 4 jajka wyrzuciłem. Czekaj, coś jeszcze tam jest. Muszę dojemniki sprzątać. Jest tu roboty. Kostkę kłaść, srostkę. Nie mam weny. Nie ma nic. Nie ma nic. Panowie. Nic nie ma. Przybliżymy, jak one pracują. Tak pracują na przybliżeniu. Jeszcze 5 minut i ściągam flagę i idę tam pod dom, panowie. Tu będzie flaga 25 minut. Pół godziny dolatają bez problemu. Nie będę ich męczył. I tam jasne chodzą żałobniki. Budapeszty, kolory, nie ma nic. Jeden Budapeszt, biedziady. Słaby jest. Kiedyś on się wykluł w grudniu. On jest... W grudniu się go trzymają w domu. Fajna samiczka. Nie wiem, gdzieś siedziała wcześniej na hali, ale nie ma jej. Gdzieś się zerwała. Ona będzie na straty. W pakiecie komuś rzucę ją. To dla tych, co trzymają. Dla szparaczy to jest. Już go nie rozlatasz. Grzany miał dupę w domu. Taki gołąb się nie nadaje do mnie. Ale jasna jeszcze, panowie, nie usiadła ta w koronie. Jeszcze ta jasna nie usiadła. Te 20 minut już wylatuje. Oto ona jest, ta budapeszka. Widzicie? Już nie daje rady. O. I na hale, ciak? Może coś z niej będzie. Ale wątpię. Flaga stoi. Jeszcze chwilkę zabieram i nie włażą. A tam, co to jest? Dwa murzyny. Starczy, że zaraz jeden siądzie, to zaraz można siadać. Głomodory, kaczki nakarmione, nie krzyczą. Zobaczymy, co poradzą. Wytrenuję jeszcze trochę. Ale już nie będę ich ganiał mocno. Żeby mocy nie traciły. Bo wyrobione to są. Po pół godziny dziennie. Wystarczy. Nie będę im wstawiał. Raz dziennie oblot, chyba że deszcz, to nie ma oblotu. Spalę fajkę. Starczy. Flagę zabieram. Z 250 chodzi. Było jeszcze niedawno 300 ponad. Ogólnie zostało mi 300 gołębi. Zostawię sobie 120, 130, do 150. Starczy. Kolorów też tam jest trochę. Nic już nie przynoszę. Nawet jak będzie piękny, ładny i za darmo. Nie chcę.
wyrabiać, szkolić. Przyjdzie jaszczur, to i tak to złapie, albo odejdą i zginie. Moje te Budapeszty, co przerzuciłem. Panowie, i tak latają drugi dzień dopiero, trzymane były ponad około 3 miesięcy, były zatrzymane na tamtym ostatnim dniu. Drugi dzień, wczoraj je wyrzuciłem, 6 sztuk chyba. Coś tam latają. Ten, co dostał jasne z Warszawy, dopiero o 15 wpuści na gołębnik. Jest to parę jasnych i dwie pary Budapesztów. Po prostu 10 jasnych, 10, jakie jasne, mówię. 10 murzynów i dwie pary Budapesztów. Dobra, panowie. Minęło 25 minut na fladze. Idziemy na schodki. Co ciepło tu masz, co? Ciepło masz tu, co? Rozpieprzyłaś wszystko. Niedobry ten mały pies. Wredna. Ale dobrze, bo żywa taka. Muszę uważać, bo wylatuje na drogę. Rzuca się na ludzi. Szaka, zaraz wpadnie pod samochód. Panowie, i teraz bez flagi, niech sobie polatają ile chcą teraz. Zaraz coś klapnie. One są nauczone. Ale parę sztuk wysoko jest to. Co pić? Pieszczocha jest to, co? Pieszczocha. Czekaj, bo nagrywamy. No co? Ktoś dzwoni do mnie, odrzucę go, no, nie wiem. Rozwaliło się. Rozwaliły się, ale przyspieszyły, coś chyba uderzyło, nie? Coś chyba uderzyło. Ale jeszcze nie odchodzą mi gołębie, panowie, żeby odchodziły tak daleko. Jeszcze nie ich pora. Nie chcą odchodzić i tyle. Rozmawiamy. Tak będzie trochę tego filmu. Pracuję już 30 minut. Starczy im. Ale jak chcesz, żeby siadały, to nie siadają. O, coś tu zjeżdża już. Co to zjechało? O, to ta miedziana, panowie, widzicie? Miedziana już znowu nie wytrzymała, tak się zrywa i siada na ten. To nie dla mnie gąb. Się na oczy w końcu. Fajny gołąb. Ale siądą na ten razu, się zrywa z dachu. Może się na oczy za którymś razem. No i jeden tylko usiadł, zobaczcie. Zobaczymy, kiedy ten miedziany zaraz się zerwie. Widzi, że może siadać. Długo nie siedzi na tej hali. Pali go trochę w dupę. O, jest ta jasna. Jest jasna. Wytrzymała pół godziny dzisiaj.
wytrzymała pół godziny. Trening taki mały. Panowie. Zostaw to. Trening mały, półgodzinny. Będą łazić szybko. Później jak będę miał czas, to jeszcze raz je później spędzę. Taki żałobnik tam jeszcze widzę idzie. Dobra, panowie, głębiej wchodzą do domku. No tu jeszcze dwa widzę wysoko chodzą. Prawda. Dwa Budapeszty jakieś bardzo wysoko. Sobie, które takie mocne, że idą bardzo w górę. Zajdą. Dobra, pozdrawiam. Dzięki za komentarze. Piszcie. Ja coś staram się tam odpisać. Do zobaczenia. Po wczorajszym locie brakuje 5 albo 4 sztuk. Dokładnie nie wiem, ale 5 albo 4. Nie liczyłem. Bo policzyć to jest ciężko. Lotowaliśmy 164 gołębie. Nie, 4, bo 5 brakowało, jeden przyszedł. Pozdrawiam, ktoś dzwoni.